Witajcie w kolejnym dniu. Tak jak wczoraj słyszeliście, dzisiaj prawdopodobnie podpisujemy kontrakt na budynek. Mam nadzieję, wszystko zależy od ceny, bo jest to powyżej naszych możliwości cenowych. Podejrzewam, grubo powyżej. Tata, ja jest mama. A jesteśmy teraz z Matem w samochodzie i przyjechaliśmy przed spotkaniem do kliniki dermatologicznej z babcią Mata, z mamą Jerlin. Zobaczymy, co powiedzą. Ogólnie mam złe wrażenia po tych lekarzach tutaj, bo pamiętam z Jerlin, jak byłem pierwszy raz u okulisty. No, na Filipinach oczy miała zdrowe. Przyleciała do Polski, poszliśmy do okulisty. Okazało się, że jednak ma wadę wzroku. I tak samo było z babcią Mata, jak poszliśmy do dentysty na Siargao. Nic nie mogą zrobić, nic nie mogą powiedzieć, bo ma za wysokie ciśnienie. Tak. No tak. Umrze z bólu, bo ma za wysokie ciśnienie. Nie wiem, nie jestem lekarzem, ale jak teraz wyjdzie i też nic nie powiedzą, no to do trzech razy sztuka, tak? A potem jedziemy na spotkanie. Jeszcze próbuję się cały czas skontaktować z Pawłem z Dumaguete, wieści z ambasady, ponieważ działka i dom, który oglądaliśmy, tam byśmy chcieli wybudować z resortem, jest dosłownie kilometr albo dwa kilometry od jego miejsca zamieszkania, ale udało mi się do niego zdobyć numer telefonu, ale nie odbiera. Więc zobaczymy później. Warto by było pogadać z kimś przed zakupem, kto podpisywał kontrakt na budowę tutaj, co prawda z inną firmą niż ja rozmawiałem. Słuchajcie, byliśmy przed chwilą w LTO i na wejściu jest napisane No plastic card available. Czyli nawet jak zrobisz prawo jazdy, nie dostaniesz plastikowej karty, którą potem możesz wymienić w innym kraju. Bo nie ma, chociaż w ulicy to plastiku leży bardzo dużo. Słuchajcie, ci wszyscy ludzie za mną czekają albo na zrobienie prawo jazdy, albo na odbiór dokumentu. Tylko problem w tym, że nie dostaną dokumentu, bo nie ma plastiku. I wszyscy jeżdżą z kawałkiem papieru na Filipinach, przynajmniej w Dumaguete. Ale potrzebujemy plastik w Polsce. Bez plastiku Jerlin nie będzie mogła przepisać prawo jazdy. Podobno od stycznia nie ma plastiku i nie mogą się doprosić z, nie wiem, tam z ministerstwa czy skądś tam. Więc wracamy do Polski. Jerlin ma już prawo jazdy, ale na tym prawo jeździe, na kawałku świstku papieru, to raczej nigdzie nie będzie mogła za granicą jeździć, ani przepisać sobie. Więc wrócimy tutaj za parę miesięcy pewnie i znowu usłyszymy to samo. Mam nadzieję, do kogoś to dotrze, zwłaszcza jak my zrobimy bloga po angielsku, żeby dali ten plastik w Dumaguete. No ludzie mają, robią prawo jazdy i dostają plastiku, jeżdżą na kawałku po papieru. Zaleje się, coś się stanie. Tragedia powiem. Ale no, pod tym względem jest to trzeci świat. Teraz już możemy jechać na spotkanie. Sorry, że tak z ręki nagrywałem z telefonem, ale nie wziąłem kamery. Oh, ok, we go. Matt tired. Yeah, we go. Słuchajcie, nie wiem jak wam to powiedzieć, ale przed chwilą podpisaliśmy kontrakt na zakup ziemi i wybudowanie naszego domu z basenem 17-metrowym. Do tego moją siłownią 100-metrową i 6 pokojami pod wynajem. A ziemię, którą kupiliśmy, to jest ziemia ta, która jest za mną. A wszystko dzięki Orange Kate Group. I I'm still... Nadal nie mogę uwierzyć, bo cena jest naprawdę fenomenalna za tą działkę i ziemię. Działka ma 55 metrów długości, niecałe 1500 metrów. Zobaczcie sobie. Tutaj będzie... Tu będzie droga. Tutaj będzie kolejna droga. My mamy działkę od tego patyka do aż za tymi drzewami, gdzie będzie droga. I do tamtych drzew. Tutaj to będzie nasza, a tutaj są trzy działki. Pierwsza jest tutaj, druga jest tam, trzecia jest tam i to są działki już sprzedane. A to co widzicie, to jest willa, będzie budowana pierwsza, taka jakaś mała, 150 metrów. Dzisiaj podpisaliśmy kontrakt i kontrakt jest na, nie wiem czy mogę wam powiedzieć cenę, sumę, ale za 150 dni ma być gotowy. Możecie sobie wyobrazić? Dom 150-metrowy, gotowy, pod klucz, ze wszystkimi, z Wi-Fi, z internetem, z kamerami, prawda, z klimatyzacją, z lodówką, no w ogóle ja w to nie wierzę i dopóki tego nie zobaczę i nie zobaczę, wiesz, wszystkich dokumentów, bo mamy kontrakt na razie podpisany,
Jeszcze go nie zapłaciłem, a powinienem zapłacić, więc zaraz idę zapłacić. No to nie uwierzę. Ale normalnie cenę myślałem, że będzie to jakieś 15-20 milionów peso. A tutaj z ceną ziemi i ze wszystkim, gdzie za tą ziemię tak naprawdę powinniśmy zapłacić 4 miliony za samą ziemię. To jest około 2600 peso, około 200 zł za metr kwadratowy, bo taka jest cena. No tu mamy rzut beretem, tak naprawdę na piechotę można się przejść do centrum Walencji. Okolica wygląda fajnie, tak naprawdę to będzie taki subdivision, czyli tutaj będzie droga, tam będzie droga. Tu będą te trzy działki, nasi sąsiedzi. Tu po środku będzie taki plac zabaw i będzie pas zieleni. A tam mają powstać budynki, takie kondominium ma powstać. Tak, żeby nawet jak to obcokrajowiec będzie chciał kupić, to będzie mógł kupić na zasadach wynajmu z przedłużeniem co 25 lat od firmy, która jest filipińską firmą. I tym się zajmuje, więc nie powinna taka osoba tak naprawdę się bać tego, że ktoś wypowie taką umowę leasingu, wynajmu. Tutaj ma powstać też takie miejsce komercyjne ze sklepami. Tu ma powstać basen. Ogólnie bardzo, bardzo fajnie to wygląda na papierze. Mam nadzieję, że i w realu będzie fajnie wyglądało. Zaryzykowałem i zapłaciliśmy, już podpisaliśmy kontrakt, zapłaciliśmy pierwsze 25% i płatność mamy mniej więcej w zależności od którego stadium jest zakończone, czyli pierwsze 25% to jest depozyt, kolejny to jak będzie, już będą fundamenty, kolejny jak będzie już zamknięty dom, kolejny trzeci, czyli zapłacimy do tej pory już 55%, już ma być dom skończony. Kolejne to będzie moja siłownia, kolejne będzie basen, kolejne pierwsze piętro domu pod wynajem i potem kolejne piętro domu pod kolejne piętro tego budynku pod wynajem. A potem ostatnie, czyli dziesiąte, po roku płacę ostatnie 10%. Tak, żeby. A budowa będzie trwała tylko pół roku. Więc. Jak nie zobaczę, to nie uwierzę, naprawdę. Ale oglądaliśmy budowy tej firmy, Orange Gate Group, i naprawdę są fajnie to wygląda. Wszystko cacy. Jutro Wam pokażę, będzie cały materiał. Pojedziemy obejrzeć jeden z prawie gotowych domów. Jeszcze zostało trochę wykończenie na zewnątrz, wlanie wody do basenu i takie tam duperele, ale w środku jest wykończony i wygląda cudownie. Jak na dom wybudowany w 3 miesiące, no to jestem w szoku. I to nie, kurde, dom z kartonu czy z bambusa, jak mówi, kurde, nasz kochany kolega z Duma Getę, tylko dom normalnie z halobloków, normalnie z pustaków, z filarami, ze wszystkim. Ta firma głównie buduje domy parterowe, ze względu na to, że są trzęsienia ziemi i koszt ogólnie budowy domu piętrowego jest dużo droższy. Dlatego lepiej kupić trochę większą działkę i dom parterowy, tym bardziej, że dzisiaj mat na przykład spadł ze schodów. Na szczęście sobie nic nie zrobił, tylko się trochę zadrapał, ale było blisko, bo mamy bardzo strome schody. I wszystkie są wykończone, wiesz, takimi metalowymi tymi. Więc wyobraźcie sobie to za rok, półtora będzie jednym wielkim osiedlem, z czego nasza działka będzie największa. Bo nasza działka ma 1500 metrów. Tutaj są trzech właścicieli. Po 500 metrów mają działki i tutaj będzie takie raczej bardziej kondominium. Więc ja już widzę to tutaj oczami i widzę, że będzie fajnie. Mamy umowę, że za około 3,5 miesiąca dom będzie skończony, maksymalnie 3, i następnym razem jak przyjdziemy na Filipiny, to już do gotowego domu, którego nawet nie musimy nadzorować budowy, wyobraźcie sobie. A ogólnie jeśli chodzi o cenę tej firmy, no to oglądaliśmy dom i jutro pojedziemy obejrzeć właśnie taki dom za 6,5 miliona peso, już z działką, 500 metrów działka i 150 metrów dom. Układ taki literka L. Jutro zobaczcie, będzie to pewnie w następnym blogu, będziecie mogli zobaczyć. A teraz ja sobie gratuluję. No, mamy krówki też. To Karabao chyba, nie, to krówki. Chyba. No, ja sobie gratuluję i czekam z niecierpliwością, co z tego wyjdzie. No, jestem w szoku, naprawdę.
Właściciel firmy jest naprawdę bardzo, bardzo konkretny. No i wie, o czym mówi. Widziałem też budowy, pracuje dla niego 500 pracowników, więc jednak to coś znaczy. Buduje w 4 różnych miejscach i wszyscy cały czas pracują. Więc doświadczenie na pewno ma. No i też wie, jak to robić. No ja naprawdę wczoraj go poznaliśmy, a dzisiaj podpisaliśmy kontrakt. Przy sobocie. Jeszcze sobie zapamiętajcie, sobocie czy piątku? Czekajcie. Dobra, piątku. No dobra. A tu widzicie, wszyscy tam w koszulkach to są jego pracownicy tam za tym. Ale robią szybko, szybko. No przy tylu pracownikach. Wiecie, ile tutaj kosztuje dzień pracy? Dzień, miesiąc pracy. 400 do 500 zł. Można sobie pozwolić, co? I dlatego też budowy są takie tanie. A jeszcze, jeśli budujesz tyle i masz, sam robisz halobloki, no to w ogóle jak za darmo. Chyba najdroższy to metal do zbrojenia. O, chyba kończą pracę. Mati, chodź, bo jadą tutaj. Chodź już do samochodu. Gomu. Chodź. Wchodź do autka. Wchodź do autka, szybko. Chyba Filipińczycy też zadowoleni, bo dajemy im robotę przez to, że kupiliśmy 3 działki i duży obiekt do budowania, to mają na kolejne pół roku, jak nie rok, pracę. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie, zostawcie suba, zostawcie lajka i pamiętajcie, będziemy raz w tygodniu, będę robił update, co się dzieje na budowie. Taką mam ustalenie też w kontrakcie, że firma ma mi wysyłać filmy z tego, co będzie się tam działo, ponieważ no, nas tutaj nie będzie, a chcemy wiedzieć, za co płacimy. Więc raz w tygodniu będą nam wysyłać materiał z całego tygodnia, a my będziemy robić z tego bloga. Więc oglądajcie, subskrybujcie i komentujcie, bo jestem bardzo ciekawy, co myślicie o tym. Naprawdę. Ten dom, który jutro będziemy oglądać, 6,5 miliona. No pół miliona złotych, kurde, to nie jest tak mało z jednej strony na Filipinach. Ale z drugiej strony nic nie musisz się martwić i w 3 miesiące możesz się wprowadzić. Niczym, no kamery, wszystko będzie zainstalowane. No kurde. Naprawdę dla osoby, która ma pieniądze, to nie jest jakaś duża suma. Tym bardziej, że masz title i masz wszystko. Oczywiście, żeby... przepraszam, zapalę ten. Pamiętajcie, żeby kupić ziemię na Filipinach, to może jutro wam powiem przy tym wszystkim. Trzymajcie się. Papa! Pokaż kontrakt. Zdjęcie tylko. Foto. Foto, ale foto of the location. Our hacienda. O! It's our house and small 6-unit for rent. What is the biggest? Swimming pool and my gym. Gym będzie a little bigger than in the picture. But no, moja siłownia trochę większa niż na zdjęciu, bo uznałem, że minimum te 80-100 metrów musi mieć. Teraz trzeba zacząć wybierać sprzęt do siłowni. Kurde. Na razie. Małe ogłoszenia parafialne. Słuchajcie, już przyjechaliśmy do Polski, ale będą jeszcze 3 odcinki z Filipin. I od przyszłego tygodnia prawdopodobnie zaczniemy publikować odcinki już z budowy naszego resortu na Filipinach w Walencji, niedaleko Dumaguete. Długo się nad tym zastanawiałem, ale doszliśmy do wniosku razem z Jellin, że założymy konto na Patronite już teraz, aby reklamować nasz projekt, którym będzie resort, i będziecie mieli możliwość być patronem kanału oraz resortu. Wejdźcie sobie na nasz profil na Patronite, zobaczcie, jakie są progi i jeśli będziecie zainteresowani, to możecie nas wesprzeć. Ale będzie to niezwykły projekt, bo jeden do jednego, wszystko co będziecie wspierać nas, będziecie mogli wymienić w resorcie, jak już powstanie. Jeśli chodzi o sam resort, no to będzie składał się z 6 albo 8 pokoi, jeszcze do końca tego nie wiemy, basenu, części brodzikowej, takiego mini jacuzzi dla dzieci, restauracji i siłowni. Basen wstępnie ma być około długości 15 metrów, siłownia o powierzchni około 80 metrów, pokoje 25-metrowe, jeden pokój będzie większy, 50-metrowy, to będą 2 pokoje, albo jeszcze nie wiemy do końca, czy to będą piętrowo, będą dwa pokoje połączone.
czy obok siebie, tak żeby jak będzie przyjeżdżała większa rodzina z dziećmi, żeby też miała miejsce, prawda, taką możliwość wynajęcia takiego pokoju. Kontrakt podpisany na 150 dni, nie chcę mi się w to wierzyć i biorę, że będzie poślizg nawet do 300 dni. Pierwszą zaliczkę już wpłaciliśmy i tak jak mówiłem w filmie, mamy umowę, że co tydzień będzie nam wysyłał, tutaj firma budowlana będzie nam wysyłała filmy. My wróciliśmy niedawno, a już w czerwcu jedziemy tam, żeby zobaczyć, jak postępują prace. Pamiętajcie, że co tydzień postaramy się nagrywać to, co nam firma prześle, a już w czerwcu, jak przylecimy na Filipiny, to przyjedziemy i też będziemy tam doglądać tej budowy. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszam do komentowania i też zapraszam na kanał Patronite Dudkowski de Familia. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym blogu.